Gramy. To dobrze. To jest tak. Pierwsze, co wyróżnia ten aparat, to dotykowy wyświetlacz. Szczególnie w Manual Focusie możemy sobie ustawić ręcznie tam, gdzie chcemy. Następnie przyciskiem I możemy sobie ustawić DX, ale możemy sobie też ustawić crop 1.3, czyli efekt dodatkowego teleobiektywu. Dalej, co możemy zrobić? Ustawić sobie oczywiście Full HD przy 30 klatkach na sekundę, ale... Przy 60 robi crop. Przy 60, przepraszam. Przy 60 jest Full HD. Natomiast możemy to zrobić 4K do 30 klatek na sekundę, ale wtedy aparat, jeżeli tak ustawimy, robi nam delikatny crop. Dalej, co możemy sobie ustawić? To wyciszenie szumu wiatru. Bardzo fajną rzeczą jest zeberka, czyli że mamy ją załączoną i będziemy mieli obszar prześwietlony, to wtedy nam się pojawi zebra, wiemy, że to są obszary o zerowej informacji i nigdy już ich nie przyciemnimy sprzętowo. Czyli to jest to samo co 7200, ma to. Ale co jeszcze jest, czego nie ma 7200, to... Zaraz muszę sobie tylko zmienić z tej rozdzielczości na troszkę niższą. Przy Full HD mamy elektroniczną redukcję drgań i to naprawdę działa, to jest elektronicznie stabilizacja elektroniczna z matrycy. Także to jest akurat fajna rzecz. No i coś, czego znowu nie ma D7200, ma, ja to zawsze mówię, że to jest Brewster L Zapom W Wielow, czyli przysłona sterowana elektrycznie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Jeśli to włączymy, to nie zmieniamy przysłony pokrętłem, tylko możemy zmieniać... Okej, wyjdźmy z tego. Tylko mogę zmieniać przysłonę prawie bezstopniowo za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. I to jest bezgłośne, bo zmienianie przysłony pokrętłem powoduje, że jednak słyszymy to przełączanie się. A tak bezgłośnie możemy sobie zmieniać przysłonę. To jest bardzo fajna rzecz. To jest już w D750. Bardzo fajny aparat, duże, użyteczne, wysokie czułości, świetny autofokus przy robieniu zdjęć, wygodny dotykowy wyświetlacz przy kręceniu filmu. Dobra, to jeszcze przekręćmy go do przodu i ewentualnie mi pan trzy zdania powie, tak... A co robimy? Chcesz pokazać? Zainteresowanie. Bo wiesz co, niestety tak. Bo nie było ludzi. Trzy zdania o samej fotografii, dobrze? O samej fotografii. Nowy model D500, 20 milionów pikseli. I co wyróżnia ten aparat? Bardzo szybki autofokus. Nowy moduł autofokusa, który jest zastosowany w profesjonalnym modelu D5, który ma 153 pola, w tym 99 pól krzyżowych. I taka ciekawostka, że te pola, nawet krzyżowe, nie są zaznaczone na wizjerze. Ich po prostu jest za dużo. Dalej, nowy moduł pomiaru światła, który ma 180 tysięcy pikseli i co on nam daje, oprócz bardzo dobrego pomiaru matrycowego, ma również wpływ na pomiar balansu bielu i oddanie tonów skóry. Jest naprawdę bardzo dobre, jeszcze lepsze niż w profesjonalnym modelu studyjnym D810. Czyli dużo robi zdjęć za niższy bufor zapewne? To jest tak, aparat ma prędkość robienia zdjęć 10 zdjęć na sekundę i bufor, w który można zmieścić 200 zdjęć w serii, obojętnie są zdjęcia RAWy, JPEGi czy RAWy plus JPEGi. Wszystko dzięki, po pierwsze, dużemu buforowi i szybkiej karcie pamięci XQD. Są dwa sloty na kartę pamięci XQD i SD. Wytrzymała aluminiowo-magnezowa obudowa, bardzo wygodny chwyt i bardzo wysokie użyteczne czułości. Tutaj ostatnio skalibrowaną czułością to jest 51 tysięcy ISO. Myślę, że tu możemy się pokusić o robienie zdjęć na działkę niżej, czyli na czułości 25 tysięcy ISO. Naprawdę te zdjęcia są takie, że możemy je drukować tak, nawet w dużym formacie. Jakby mnie miał pan przekonać 7200, żeby kupić to, co by pan... 7200?
Różnica pomiędzy D7200 a D500, zdecydowanie lepszy autofokus, zdecydowanie wytrzymalsza konstrukcja, lepszy pomiar światła, szybszy, większa ilość zdjęć w serii, filmowanie 4K. Dobra, mam jeszcze takie pytanie do D5, bo tam jest takie coś, 3 minuty nagrywania wideo, prawda? Update będzie? Tego ma wyjść w czerwcu. Aha, rozszerzenie do 30 minut. To jest odpowiedź na Pana pytanie. Czyli to jest takie półoficjalne? Czy Pan po prostu wie, bo Pan wie? Ćwierkają o tym wróble i ja o tym oficjalnie nie wiem, bo nikt takiej informacji nie podał. Niemniej są źródła jakby, które mówią, że ten update ma wyjść w czerwcu i tak. Dobra. To nie męczę Pana więcej. Przepraszam, Proszę bardzo. Aż absolutnie. Proszę się bawić.